Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się tutaj w dniu ogłoszenia wyników Boskiej Komedii, czyli jedynym dniu, w którym przeciążona jest strona, że tak powiem, e-teatru. O, a nie Grindr? Nie ogłosimy jeszcze wyników, bo widzę, że Łukasz Wójcik jeszcze, że tak powiem, nie przyszedł. Nie przyjdzie, bo wszedł zastępstwo Mayday w Opolu i od 3 miesięcy nie widział słońca. Ostatni kołonotatnik. Sukces. Przeczytało go 6 osób. A w tym mam pewność, że jedna w całości. Niebagatelny sukces. Pewnie Derejczyk mu przeczytała na chorobowym. Kołonotatnik. Co to? Taki blog w internecie. Internet? Co to? Taki kabel. Nic nie rozumiem. Głupia sprawa. Zabrakło mi na kibelek. Mógłbyś mnie poratować. Ja, słuchajcie, nie chcę znać żadnych wyników. To jest najgorszy festiwal od czasów Dionizji w 966 przed naszą erą. Ciekawe, czy jest kategoria najlepsza bluza. W dramaturgii jestem bez szans. Mam nadzieję, że będzie striptease. Specjalnie ucharakteryzowałem się na starszego, żeby wejść. Czy kopsnie? Czy kopsnie pan szluga, stary byku? Prawie mnie branża rozpoznała. Mi nie dadzą żadnej nagrody, bo jak byłem mały, to wpadłem do kotła z nagrodami, także tego... Teraz nie przysługują. Słuchaj, a jakbyś tak wiesz, jakbyś zrobił z tego, że... Co? Chuju w sto. Już nic. W oczekiwaniu na Łukasza Wójcika przyznamy nagrodę dla Viva Najpiękniejsi naszego festiwalu. Proszę, proszę, proszę. Co w sumie jest istotą. Zapraszamy nominowane pary. Piękni, wspaniali, sexy. Wiktor Rubin i Jola Janiczak, proszę. Piotr Stramowski z Kasią Warnkę, sexy, proszę. I Krzysztof Garbaczewski z tym, proszę. Z kimkolwiek dzisiaj przyszedł. Ej, ty jesteś Krzysiek? Szydłowski cię woła. Powrót posła. Przeszedł z żoną! Odebrać honorową statuetkę dla Viva Najpiękniejsi! Z tej trybuny rzadko padają nazwiska artystów. Prawie nigdy właściwie. Chciałbym ich wymienić kilku. Krystian Lupa, Paweł Mykietyn, Krzysztof Arlikowski, Grzegorz Jarzyna, Maja Kleczewska, Monika Strzępka, Katarzyna Kozyra, Artur Żmijewski, Paweł Pawlikowski, Paweł Szymański. Brawo, Krzysiu!
A Annę Augustynowicz usadzimy za karę z dwiema scenografkami. A Garbaczewskiego za karę usadzimy ze scenarzystą. To jeszcze dwa standingi po Maydayu dzisiaj. Jadę na boską. My chcielibyśmy skorzystać z okazji i zrobić tutaj taki warsztat. Gdybyśmy mogli wstać i złapać się wszyscy za ręce i powiedzieć sobie, ale tak szczerze, co nas dotyka i co nas wkurza w tej rzeczywistości. Może coś o uchodźcach? No w tym składzie to my się chyba widzimy po raz pierwszy od wesela córki Turnała z Markiem Kontratem. A teraz część artystyczna, a przygotowana przez, że tak powiem, Radka Rychcika. Proszę. Przepraszam, mam wiadomość na pager. Prawa, lewa, prawa. O kurwa, a dlaczego ja siedzę po prawej stronie stołu? Kurwa, tak się wkurwiłam, że aż osłabłam. Paweł! Po chuj my czekamy na ten werdykt! Przecież ci to wygrają, mogą sobie po prostu zostawić nagrody z zeszłego roku! Bo podobno zwyciężcy wezmą udział w jury programu z Iloną Felicjańską w stroju kąpielowym! Maciek, skacz! No skacz! Niestety my swojego spektaklu za rok nie pokażemy, bo zaprojektowałam taką scenografię, że mieści się tylko na Stadionie Narodowym po rozebraniu trybun. Ostatnio zginęła koszulka Gelnerowi, to musieli dramatycznemu obciąć dotację o 100 tysięcy, żeby odkupić. Oj, czarno to wszystko widzę. A jak ostatnio próbowaliśmy nowe mikroporty, to na połowie Mokotowa wywaliło prąd. A ja nawet chciałam kiedyś mieć scenografię. Zamówiłam żyrandol za 80 tysięcy. Ale ekipa jak wnosiła, to się rozbił i już nie ryzykowałam. Paweł! Bea Hanicka, scenograf. A ja tu nic głupiego nie powiem, bo mnie pilne bardzo szanuje. Ze względu na wiek. Wiesz, po czemu Wieszczek wyleciał z teatru starego? Czemu? Bo golił klatę. W międzyczasie zapraszamy na drugą część artystyczną dzisiejszego wieczora. Przygotował ją Wojciech
Kościelniak z duetem Beata i akordeon. Zapraszamy. Dzień dobry. Taka nas pioseneczka, troszeczkę wesoła, troszeczkę smutna. O, w każdym razie melodia tradycyjna, tekst mój. No, to zacieszajmy. Proszę bardzo, można wtórować. Panowie proszą panów, panowie panie. Niektórzy stoją w kącie, inni ochoczo wychodzą na środek sali. Pilna, 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 czyni życie mniej debilnam. Pilna, 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 czyni życie mniej debilnam. Na boskiej komedii dadzą dziś nagrody, a więc cała branża ma pokaźne wzwody. Dobry to festiwal, bo każdego roku wiemy, kto przyjedzie, potem mamy spokój. Pilna, 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 czyni życie mniej debilnam. Pilna, 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 czyni życie mniej debilnam. Za rok będzie rychcik, Strzepka, Garbaczewski, Lupa i Marciniak. Rubin też się zmieści. Inne festiwale to jest czasem szok. To w tym samym składzie widzimy się co rok. Pilna, 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 czyni życie mniej debilnam. Pilna, 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 czyni życie mniej debilnam. Dziękuję bardzo, życie wspaniali. Buziaczki, dobranoc, miłej nocy. Skoro tak, to może ja opowiem dowcip. Jak rozpoznać aktora na imprezie? Nie musisz rozpoznawać. Sam ci powie. Patataj, patataj, patataj. Z ostatniej chwili dyrekcja teatru w Opolu zdecydowała dołożyć do dzisiejszego repertuaru Łukasza Wójcika dwie szalone nożyczki. Rozpoczynamy zatem wręczanie nieważnych nagród. Zanim przejdziemy do głównej nagrody dla Krystiana Lupy, najpierw nagroda specjalna, a wręczy ją Anna Dymna. A wie pan, ja wymyśliłem kiedyś tak dla jaj, festiwal spektakli, które są słabe i nie były jeszcze na żadnym festiwalu. Pomysł się przyjął w Wałbrzychu i w Tarnowie. A ja kiedyś dla jaj wymyśliłem piknik teatralny na 250-lecie Teatru Narodowego i przedstawiłem go dla jaj w ratuszu i pomysł się przyjął w Warszawie. W tym wyjątkowym miejscu ja i Fundacja mimo wszystko chcielibyśmy wręczyć nagrodę teatrowi, który nie dostał nigdy żadnej nagrody. Daję więc szansę innym, którzy i tak mają gorzej, bo nie mają stabilnej od 20 lat dyrekcji. Nagroda Fair Play trafia w ręce teatru... Boże, spóźniłem się, bo poprawiałem włosy. Co tu się do kurwy stało? Zresztą nie wiem. Wszyscy zginęli, bo nieopatrznie zgromadzili się w jednym i to oczywistym miejscu. Musisz teraz sam prowadzić polski teatr. Sam? Całkiem sam? No dobra. Do pomocy masz Krzysztofa Babickiego i Grzegorza Kępińskiego, bo ich akurat nie było. Ocaliłem ciebie, bo w raju musi być owoc albo jarzyna. Nie. W sumie okej, ale wiesz, wobec tego najbliższego spektaklu w teatrze w tym kraju można się spodziewać za 2 lata i wznowienia rok później. Zresztą ja nie wiem. I pan wiedział, że to będzie dobre. Aleluja.
ale bez przesady, no. Żeby znów nic o mnie nie było. Jutro żądam rejestracji wszystkich spektakli.